Pacjent, który ma wszczepiony stymulator czy defibrylator serca, ma ograniczenia w funkcjonowaniu zarówno te związane z samą chorobą, jak i z wszczepionym urządzeniem. Dzisiejsze urządzenia wszczepialne typu stymulator czy defibrylator w sumie są na tyle nowoczesne, że nie dają dużo ograniczeń pacjentowi. Pacjent jest instruowany, że jest pewne prawdopodobieństwo interferencji z telefonu komórkowego, suszarki, głośników z dużymi magnesami czy kuchenek indukcyjnych. Potencjalnie jest takie ryzyko, natomiast zachowanie pewnej bezpiecznej odległości, korzystanie z telefonu komórkowego po drugiej stronie niż jest wszczepione to urządzenie, przy dzisiejszych nowoczesnych urządzeniach nie powinno stanowić istotnego problemu. Pacjent ze stymulatorem czy z defibrylatorem może podróżować, tutaj nie ma wątpliwości, może latać samolotem. Na lotnisku zachowujemy się normalnie, przechodząc przez bramki pewnie trzeba dość sprawnym krokiem. Jeżeli chodzi o ograniczenia w zakresie sportów, no raczej nie zalecamy sportów aktywnych, ekstremalnych, natomiast te codzienne aktywności fizyczne, tutaj przede wszystkim trzeba uważać, żeby nie doznać bezpośredniego urazu w okolice takiego stymulatora, ponieważ taki uraz na przykład w sportach kontaktowych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.